Osoba z mojej rodziny ostatnio powiedziała mi, że czytała mój horoskop i wynika z niego, że w tym miesiącu poznam kobietę, która zostanie moją żoną. Wypadałoby to teraz sprawdzić, nie? Może zanotuję imię każdej kobiety, którą spotkam w tym miesiącu i sprawdzę za 20 lat, czy to się sprawdziło. Jeżeli nie, to pozwę autorów czasopisma. Chociaż jest z tym trochę trudniej. Co jeżeli specjalnie zacznę rozglądać się za żeńskimi znajomościami pod wpływem tej informacji? To jest definicja samospełniającej się przepowiedni. To, że wiem, jaka jest treść przepowiedni, sprawia, że mogę, nawet nieświadomie, zacząć aktywnie próbować ją spełnić. Więc może lepsza metodologia. Znajdę jakiegoś lwa i powiem mu, żeby właśnie spisywał wszystkie imiona osób, które pozna w tym miesiącu. I cierpliwie poczekam 20-40 lat. Ale chwila, niektóre lwy już mają żony. Inne są na tyle młode, że ich miłości jeszcze się nie urodziły. Dobra, nieważne. Generalnie gdyby ten astrolog napisał, że spotkasz albo zobaczysz osobę, którą ostatecznie poślubisz, zamiast poznasz, to byłby lepiej kryty. Przecież ja widzę dziesiątki osób dziennie i 99% z nich nie pamiętam. Kurde, muszę się zaciągnąć do tego astrologicznego biznesu. Ale przystopuję chyba z tymi moimi testami. Bo astrologia to nonsens. Pozwólcie, że powiem wam dlaczego. No więc jak się robi taki typowy gazetowy horoskop? Starałem się odpowiedzieć na te pytania i odpowiedź jest raczej szczątkowa, ale zawiera w sobie bardzo ciekawe informacje na temat astronomii. Nie wszystko oczywiście się w nim zgadza, bo astrologia to wymysł geocentrycznych umysłów, ale podstawowe obserwacje się zgadzają. Nie jestem astronomem, więc przedstawię to tak, jak to rozumiem, poprawcie mnie jak coś. Więc Słońce podczas roku pozornie porusza się po stałej linii. Nie mam na myśli wschodzenia i zachodzenia Słońca każdego dnia. Czyli to, co my widzimy jako pionowy ruch. To oczywiście jest spowodowane przez krążenie Ziemi wokół własnej osi. Mam na myśli pozorny, pionowy ruch Słońca na tle gwiazd. Więc zauważono, że gwiazdy za Słońcem poruszają się w jednym kierunku. Zauważono też, że co roku dostajemy te same gwiazdy. I astronomowie w starożytności doszli do wniosku, że Słońce się porusza i wyliczyli, że porusza się ono pod stałym kole. To koło nazywamy ekliptyką. Niebo zmienia się oczywiście z perspektywy Ziemi, bo Ziemia krąży na swojej orbicie, więc są to różne konstelacje w różnych miesiącach. Zależnie od tego, przez jaką konstelację gwiazd przejdzie Słońce w dniu twoich narodzin, taki znak jest ci przyporządkowywany, znak horoskopu. I jak się okazuje, na tej samej płaszczyźnie, na której jest ekliptyka, są też wszystkie inne planety naszego układu. Mniej więcej. Jak chcecie wiedzieć czemu, to wpiszcie sobie w Google dysk akrecyjny. I to jest powodem, dla którego astrolodzy prezentują nasz układ w dwuwymiarowej wersji. Taki widok z lotu ptaka naszego całego układu. Więc bardzo wyjątkowego ptaka. Tylko, że Słońce zastępuje się Ziemią. Tłumaczy się to tak, że jeżeli chcemy odkryć los konkretnych istot, to musimy dać je w centrum wszechświata. Ruchy planet na tej dwuwymiarowej planszy da się przewidzieć dzięki naszym wcześniejszym obserwacjom. Stąd takie określenia jak Saturn w strzelcu. To po prostu znaczy, że on jest w tym miejscu, gdzie jest strzelec. Ta konstelacja. Okej, no i mamy. No i co teraz? Kończy się tutaj nauka. Teraz jakimś magicznym skokiem intuicji albo pradawnej wiedzy mówi się nam, że znaki zodiaku przekładają się na cechy osobowości, a ustawienia planet przekładają się na nasze samopoczucie, na nasz dalszy los, na nasze związki, bo to czy przytyjemy czy nie. Praktycznie nikt z astrologów nie skupia się na wytłumaczeniu tego. Wszyscy nam chcą powiedzieć, co myślą zamiast czemu. Co jak na mój gust jest pierwszym znakiem pseudonaukowca. Dobra, więc zaczynam obiekcję. Po pierwsze. Skąd wyście wzięli te gwiazdozbiory? Może weźmy tę sprawę od tyłu i zobaczmy, jakie cechy charakteru są przypisywane danym znakom. Lew, czyli ja. Pewny siebie. Zdecydowany. Dumny. Pompatyczny. Skorpion. Lubi skrajności. Trudno przychodzi mu wybaczanie krzywdy. Jest bardzo zdeterminowany. Nie wiem jak wam, ale mi to wygląda tak, jakby ktoś gapił się na te zwierzęta, a potem przypisał im ludzkie cechy. Ale czemu akurat lew i skorpion? I czemu akurat 12? Czemu nie 5? Skąd wyście to wzięli? Jeżeli pomyślisz o tym przez więcej niż 5 minut, to staje się dla ciebie jasne, że gwiazdozbiory to tu tylko ludzki wymysł. Przecież baran występuje tylko na Ziemi, więc to nie może być gwiazdozbiór, który jest obiektywny, niezależny od umysłów na tej właśnie planecie. I wiemy, że różne kultury dobierały sobie w różne grupy te same gwiazdy.
I da się to niesamowicie prosto zilustrować faktem, że w innej części nieba mamy konstelację mikroskopu. W tysiącach kropeczek na niebie możesz doszukać się czego tylko zechcesz. Co jeżeli jakaś osoba opierałaby się, że jedna z konstelacji zodiaku, na przykład właśnie strzelec, nie jest tak naprawdę strzelcem, ale mikroskopem. Kim ty jesteś, żeby się z nim nie zgodzić? Może mikroskopy charakteryzują się umiejętnością skupienia się na detalach. I w zależności od tego, jak dużo lub mało tych gwiazdozbiorów sobie ubzduramy, tak wiele będzie można ich wcisnąć do zodiaku. Przy okazji, wiesz, że jak jesteś strzelcem, to tak naprawdę jesteś skorpionem, nie? Bo może nie wiecie, ale Ziemia nie porusza się tylko po swojej orbicie i wokół własnej osi. Ona też robi coś takiego. Czad, nie? To się nazywa ruch precesyjny. Ale robi to dość wolno, w skali przynajmniej naszego życia. Jeden ruch taki to 26 tysięcy lat. Nie są to dobre wiadomości dla astrologów. 2000 lat temu rzeczywiście te znaki były spójne z tym, co działo się na niebie. Dzisiaj tak nie jest. Teraz wszystkie znaki przechyliły się o jeden w lewo. O jeden w przeszłość. Oczywiście ludzie tacy jak Santos Bonacci się z tym nie zgadzają. Ale astrologowie nie zmienili swoich kryteriów przydziału. Czujesz się oszukany? Ale dobra. Załóżmy, że rzeczywiście jest ich 12. I że rzeczywiście planety wpływają na nasze losy. Jak wpływają? Jaki mechanizm jest za to odpowiedzialny? Tutaj odsyłam do artykułu Phila Plata, bo sam nie jestem wystarczająco kompetentny, żeby to wyjaśnić. Generalnie zaproponowano dwa mechanizmy, za pomocą których astrologia miała działać. Grawitację, elektromagnetyzm. Phil Plate wyklucza obydwie. Znalazłem też innego gościa na necie, który twierdził, że to powodują potężne prądy świadomości. Nie wiem, co to znaczy. Zastanawiam się też, czy akurat na nasze nieznaczące z kosmicznej perspektywy życia miałoby to wpływać. Czemu nie na przykład poczucie łaknienia sarenek? Czemu? Czemu rzeczy, których dotyczą horoskopy, to jest dokładnie to, czym przejmuje się typowa 30-letnia Polka? Dobra, następne pytanie i to wydaje mi się najważniejsze. Czy to działa? Jak na razie astrologia wydaje się po prostu zbiorem arbitralnych wyborów i domniemań bez żadnego poparcia. Ale możliwe, że to działa. Gdyby to działało, najlepiej byłoby zaakceptować to, a potem szukać jakiegoś mechanizmu, na którym to bazuje. Więc sprawdźmy. Lew. W tym roku warto zmniejszyć tempo życia, a trochę więcej czasu poświęcić refleksjom. Ja mnóstwo czasu spędzam reflektując. Zweryfikuj swoje dotychczasowe cele, zastanów się nad tym, co jest naprawdę dla ciebie ważne. I na to skieruj całą swoją energię. To jest dokładnie to, co ja robię teraz. Zakładam ten kanał i przysięgam, że koncentruję bardzo dużo, praktycznie cały mój czas na to. Spodziewałaś się, że mężczyzna, którego ostatnio poznałaś, porzuci dla ciebie swoje dotychczasowe życie. Zorientujesz się, że byłaś w błędzie. Gdyby to przełożyć na mężczyznę, to jest dokładnie... A chyba tak. Wszystko się zgadza. To też jest 2013 roku, ale to nic. Twoja pewność siebie wzrośnie. Skorzystają na niej głównie raki w związkach. To jest coś, co idzie świetnie przetestować, nie? Założę się, że codziennie przed pójściem spać oceniasz swoją pewność siebie w skali od 1 do 10. Będziesz narzekać, że masz za mało gotówki. Postanowisz wymienić sprzęty kuchenne, które już dawno się zużyły, i sięgniesz po te z wyższej półki. Kusić będą cię modne gadżety i towary zachwalane w reklamach. Postaraj się jednak zebrać ze sobą na zakupy nie tylko kartę kredytową, ale również zdrowy rozsądek. To jest po prostu opis osoby, która jest odbiorcą tej gazety. To jest moja ulubiona astrologka, Penny Thornton. Słuchajcie tego. Pojawi się coś, co odmieni twoją sytuację. Być może w maju przypada ten szczególny dzień, do którego się przygotowujesz, więc już wiesz, dlaczego znajdziesz się w centrum uwagi. Z drugiej strony, życie może przynieść ci ogromną niespodziankę. Dwa zaćmienia w połączeniu z gigantyczną energią kosmosu sprawią, że będziesz miała co wspominać. I tak to właśnie wygląda. Twierdzenia astrologów są na tyle ogólnikowe, że można je dopasować do wszystkich. To się nazywa efekt Barnama. To są twierdzenia, w których każda osoba może odnaleźć siebie. Przykład. Jesteś tego typu osobą, że kiedy kochasz, kochasz na całego. No co ty nie powiesz?
Tak, to właśnie znaczy kochanie, nie? Kochanie to jest skrajna emocja, więc nie da się kochać na pół gwizdka, bo to wtedy nie jest kochanie. Można wtedy powiedzieć mocne zainteresowanie albo zauroczenie. Bezpieczeństwo jest dla ciebie czymś bardzo ważnym. No nie, nie! Wolałbyś żyć w kartonie i nie wiedzieć, czy masz AIDS-a. Nawet jeżeli jesteś jednym z tych świrów, co chodzą po dachach z drapaczy chmur, to założę się, że nie chcesz, żeby ktoś wbił ci na chatę z bronią w ręku w środku nocy. Teraz jak to tak komentuję, to pewnie myślisz sobie, no ale ja bym się na to nie nabrał. Ale nabrałbyś się. To działa. Bertram Erfurer wymyślił taki eksperyment, który później był powielany przez naukowców i sceptyków takich jak James Randi, Darren Brown. Pewnego rodzaju wersja też była w Dawkinsie, w Enemies of Reason. Było też w Penn & Teller. Bierzesz klasę 39 nic nie podejrzewających ludzi i rozdajesz im test osobowości. Moje hobby, co czytam, o czym marzę. Mówisz im, że z tych materiałów wywnioskowane będzie, jakie są ich cechy charakteru. Po tygodniu przynosisz im 13 stwierdzeń o nich samych. A oni nie mają pojęcia, że każdy z nich trzyma w ręku tą samą kartkę z tymi samymi stwierdzeniami. Jaka jest ich reakcja? Są zachwyceni precyzyjnością tych stwierdzeń. Punktacji od 0 do 5 większość badanych twierdzi, że to tak trafia w 4-5, jeżeli chodzi o precyzyjność tych stwierdzeń w określeniu ich osobowości. To jest niesamowite, jak łatwo nas nabrać. Inne testy astrologii też były przeprowadzane, jak uświadamia nam Jeffrey Dean w swojej metaanalizie. Na przykład ten związany z czasowymi bliźniakami. Czyli nie bliźniakami, ale jakimikolwiek ludźmi, którzy zostali urodzeni w tym samym miejscu i w tym samym czasie mniej więcej. Astrologowie mówią nam przecież, że ich życia i ich losy będą niesamowicie podobne. I nie znajdujemy nic takiego. Były też badania, w których profesjonalni astrologowie przyporządkowywali informacje biograficzne oraz informacje o cechach charakteru danej osoby do ich daty urodzenia oraz miejsca urodzenia. Astrologowie oczywiście polegli, nie byli lepsi niż nawet losowe dobieranie. Dobra, dobra, wewnętrzny, ale po co nam to mówisz? Po co? Pokażę wam. Po co? Bo myślę, że powinniśmy promować krytyczne myślenie i zachęcać ludzi do nauki. A to widzę jako jej przeciwieństwo, bo osoby mogą czuć się zakute w przyszłość, jaką przewidział im astrolog. I przez to zniechęcone do podjęcia własnych działań. Bo mam koleżankę w Indiach, której rodzice chcieli wybrać męża. I jakiego kluczu chcieli użyć do doboru tego męża? Znaku horoskopu. I nie dała się. Bo trwonimy ogromną ilość pieniędzy na tą antynaukową stratę czasu. Bo na YouTubie jest kanał astrologiczny o nazwie Czary Online. Bo niektórzy astrologowie twierdzą, że powinieneś ustalać sobie dietę i sposób leczenia wedle astrologii. I bo to nieprawda. Dawkins w jednym starym programie zadał astrologowi pytanie, jak astrologia miałaby działać. On powiedział: nie wiem. Ja jeżdżę autem, ale nie wiem, jak naprawić silnik. Ja myślę, że jest trochę inaczej. Ty nie wiesz, jak naprawić silnik i też nie prowadzisz auta. Ty po prostu siedzisz na tapczanie z talerzem w ręku i robisz. Udajesz, że coś działa, ale tak naprawdę tak nie jest. Nie masz dowodu na mechanizm, nie masz dowodu na zjawisko, nic nie masz. Nie drukujmy już tego nonsensu. Wszyscy na tym skorzystają. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk. I śmiem wątpić. Założę się, że kilku z was dotarło do końca tego filmiku i pomyślało: a, typowy lew.